Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Zobaczcie, co jedzie przed nami. Troszeczkę dziwne, że wam takie coś pokazuje, ale w Anglii tak się właśnie przeważnie żegna. Jezu, jak się przestraszyły, widziałeś? No właśnie, żarówka. Tak się właśnie żegna zmarłych ludzi. Powolutku, powolutku. Tutaj akurat na pusto jadą. To jest taki ostatni spacer. Tam akurat nikogo nie było, to nagrałam. Jedziemy do domu z zakupów. Byliśmy na zakupach, moi drodzy. Jezu, co tu się dzieje? Byliśmy na zakupach, ja dzisiaj byłam rano w pracy na pół dnia, bo później byłam u lekarza z moim kaszlem. W ogóle każdy jest zdziwiony, że się dostałam do lekarza. A moja lekarka całą historię zna. O, zapomniałam, że po leki trzeba jechać. A moja lekarka taka fajna, tak długo już u niej nie byłam. No przecież długo u niej nie byłam, nie? Wszystko się jęko pamięta. Zapytała się o Radka, zapytała się o nas, zapytała się o nasze in vitro, wszystko pamięta. Dlatego tam jesteśmy cały czas. Dlatego tam jesteśmy, no naprawdę. Przeprowadziliśmy się, ale lekarza nie zmienialiśmy. Nie, zmieniliśmy lekarza raz, bo był jej ojciec, czy tam teściu. Jestem niewyspana ogólnie przez kaszę. Prędko poszłam spać wczoraj, po 9:00. No nie wyglądasz. Nie wygląda na niewyspaną? Tak. I wyobraźcie sobie, wstałam o 5:00 i jest w 12:30, ja jeszcze nic nie jadłam, jest taka głodna. Sama sobie robię takie rzeczy. Maruda jestem też tak. Maruda też jestem, bo jestem niewyspana, bo nie śpię. Mówię do lekarki. Nawet maruda, jak jesteś wyspana. Mówię do lekarki, mąż mi się z sypialni wyprowadził przez mój kaszel, a ona do mnie mówi, dobrze, że nie z domu, jeszcze nie. Będziesz marudzić dalej, to kto wie? Kto wie, wiosna się... idzie, kupię namiot i będę spał pod magnolią. Już cała różowa jest, chociaż po dzisiejszym mrozie to nie wiem, czy to jest nie zostanie. Dzisiaj to jeszcze dzisiaj, wczoraj taki przymrozek był, szyby musiałam skrobać. Wczoraj skrobałaś? Tak. Ja dzisiaj przykryłem. A ty mnie dzisiaj przykryłeś, też dzisiaj było. A jak sprawdzono temperaturę, to niby 2 stopnie miało być, dlatego nic nie robiłam. Fajnie teraz jest, że lekarz nie daje recepty, tylko wysyła od razu do apteki. Także jedziecie już recepta. Wiesz, leki już powinny gotowe być. Jest? Powinno być gotowe. Zobaczymy, czy jest gotowe. Aha, Aldim nie ma, nie wiem o co chodzi, ale nie ma nigdzie gum do rzucia. Są tylko własne aldikowe. Żadnych nie ma gum do rzucia, jakby to kogoś interesowało. Ale to jest ważne, bo trochę rzeczy tam nie było też. Zakupy są droższe? Podrożały, nie? Patrz, się pięknie parkuje. 4 metry jest. Ale no właśnie chciałam. No. Także nie ma rzeczy. Zobaczony jest to. A nie wiem, kiedy ten film pójdzie, ale moi drodzy, już wam dawałam film z gotowaniem i mówiłam wam o Thermomixie. Białych już nie ma. Chwilowo. Bo jest takie zapotrzebowanie po prostu, białych już nie ma, a czarne jak na razie są do kupienia tylko do 31 marca, ale na raty 12 miesięcy 0%, także tyle dobrego, tak się odwdzięczyli. Zobaczcie, jaki jest dzisiaj przepiękny dzień. Zrobiłam śniadanko dla Radosława i dla siebie. Co to było, przełykanie śliny? Bo ja lubię to. Formeńską? Formeńską, tak? Też taką kawę jak ja. Tak, zrób mi, żeby było mi mleka, nie chcę tyle mleka. Zrób mi dopio z mlekiem. Dziękuję. Stacja przygotowana. Bo jak widzicie, dostałam ostatnio rabarbar i będę robiła cudowności z rabarbarem. Czy ty mi się gdzieś tutaj już psujesz? No. Coś tutaj będę musiała jego przebrać, także. Ostatnio macie vlogi bardzo składane, bo tak jak już wam nieraz mówiłam, jakoś nie mam głowy do nagrywania, ale przyszłam do was z deneczkiem małym. Too Faced, Better Than Sex. Jedna chyba z najlepszych maskar. Nie wiem, czy nie moja ulubiona, powiem wam szczerze. Uwielbiam. Fajna, taka starodawna szczoteczka w kształcie klepsydry. Pokrywa każdą jedną rzęsę, nie dość, że je wykręca, pogrubia, wydłuża, rewelacja. No i tutaj Maybelline, tusz z silikonową szczoteczką, taką stożkowatą, to jest Sky High i powiem wam, że kiszeczka. Wydaje mi się, że skleja te rzęsy, nie dodaje w ogóle objętości. No Sky High, no niby ona powinna tylko wydłużać tak naprawdę.
No nie wiem, co ona powinna robić w sumie. Ale nie sprawdza mi się. Mówię, te rzęsy wyglądają jak takie nóżki pajączka i to jeszcze takie chudzienkie. Także on oczywiście nie jest w ogóle wykończony, nie jest nawet w połowie wykończony, ale go wyrzucam, nie będę się z nim męczyć. A zastępcą tych rzeczy będzie Evelyn Varieté. Wedle niektórych najlepszy, wedle innych najgorszy tuż do rzęs, z jakim miały do czynienia. Także zobaczymy, spróbujemy, dam wam znać. Także bierzemy się za niego. Aha, a na paznokciach wam mówiłam ostatnio, że mam tak strasznie zniszczone paznokcie. Mam tutaj odżywkę Evelyn jakąś tam. No zobaczymy, dopiero drugi dzień. Zobaczymy, czy pomoże, bo powiem wam, że masakra. Ogólnie to zobaczcie na moją hortensję. Jedną, drugą, trzecią i na czwartą też. Oby nie zmarzły. Ja nigdy nie obcinam hortensji, się nie obcina z tego, co widziałam kiedyś. Nigdy tego nie obcinam, zostawiłam. No, oby nie zmarzły, bo tutaj z przymrozkami ostatnio może być dziwnie. Stój ty, pędraku! Stój, pędraku! Czy wy, moi drodzy, uwierzycie, że jest godzina za chwileczkę 19? Bo mi ciężko. Nie pamiętam, kiedy było tak jasno o tej godzinie. Po prostu to jest wspaniałe uczucie. Jutro mam zamiar troszeczkę rzeczy posiać, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Wow, pełnia. Bo jeszcze tego nie zrobiłam, no ale sieje się od 15. Także spokojnie, akurat wszystko będzie w czasie. Wyszliśmy ze szkodnikiem właśnie, póki jest jasno. Znaczy zawsze wychodzę mniej więcej o tej godzinie na ostatni taki długi spacer. A tu taka niespodzianka. Myślałam, że to Julia do mnie z pracy. A to taka niespodzianka, że tak jasno. W szoku jestem. Także idziemy trochę pochodzić. Troszeczkę się zmęczyć. Rabarbarowe ślimaczki wyszły przepyszne. Może pójdziemy? Nie, do parku za ciemno. Albo chodź do parku. Chodź do parku. No i że kupy leżą, tak? No leży kupa. Ludzie tak sprzątają. A jest takie fajne przecież miejsce na woreczki zawsze przy smyczy. Każdy może zaczepić. Tylko nie każdy. Chce. Nie rozumiem, czego ty oczekujesz. Czemu ty stękasz? Dopiero weszliśmy do domu, dopiero co? Jeszcze ledwo zipiesz. Jeszcze ledwo. Nie ma nic. Zobaczcie, jaką sobie fajną bluzę kupiłam w Sainsbury's. Rozmiar 14 i kosztowała 16 funtów, ale powiem wam, że ups. Zawieź się tu, babo. Powiem wam, że jest po prostu świetna. Find your balance, czyli znajdź swój balans, tak chyba też można powiedzieć. Taka oversize'owa. Bardzo fajna. Zobaczymy, jak się będzie nosić, bo jeszcze na razie nie mierzyłam. Moi drodzy, przyszły do mnie Freddy's Flowers. Ogólnie dzisiaj rano, bo dopiero teraz się za nie biorę i miałam wam w ogóle nie pokazywać, tylko pokazać już zrobiony bukiet, ale zobaczcie, tutaj mam tulipany z cebulami. No po prostu jestem w szoku. Czujecie? Oh, po prostu to będzie piękne. I gałązki jakieś, które też mi będą kwitły. To będzie piękny bukiet. No i oczywiście tutaj na samym dole wam piszę kod, dzięki któremu wy możecie mieć darmowy bukiet, ale pamiętajcie, żeby później to skasować. Jeżeli wy tworzycie sobie konto, skorzystacie z tego kodu na darmowy bukiet, Jezu, przepraszam, znowu kasza mnie męczy, to ja wtedy za bukiet płacę tylko połowę ceny, czyli 12,50. Także i tutaj wy skorzystacie, no i ja też troszkę. Ogólnie tu mam już tutaj tulipany. Wczoraj sobie kupiłam też tulipany. Stawiam wieczorami do kuchni, bo w kuchni jest chłodniej, a chciałabym, żeby dosyć długo mi one kwitły, żeby dosyć długo stały. No i muszę też powiedzieć, że wreszcie wypaliłam świecę Deck the Post, ale zobaczcie, ile jest wosku. Co prawda tutaj jest tak dosyć mocno wypalone, ja wypalałam ją z tym takim wieczkiem, żeby się równo wypalało, no ale to tak to wygląda, jakieś tutaj 2 cm, no ale mówię, w samym środku jest zrobiony lej. Zostawiam sobie słoiczek, bo słoiczki to lubię na pędzel albo na jakieś takie pierdoły, także zobaczymy. A nie mam właśnie jakiegoś takiego słoja na moje te płatki wielorazowe, także zerwę te naklejki, wyszoruję, wyparzę i myślę, że będzie w sam raz. No a tutaj palą mi się sztuczne świeczki i świeczka naturalna z kalendarza.
Ta świeczka 50 funtów warta, ale naturalna i też bezpieczna dla zwierząt, sprawdzałam. Także nie mam zamiaru już kupować takich pierdół i wypalać tylko ewentualnie jakieś olejki jako aromaterapia. Takie, które by też nie szkodziły pieskom. Tak. Wow. No mówię, tego na pewno teraz tu nie zobaczycie, no bo nie dojrzę ciemno, światło sztuczne. Ale zobaczcie na ten eukaliptus. To, moi drodzy, są liście eukaliptusu. Ale przepiękne, co? No, nie mogę się jutra doczekać. Oczywiście obcięłam te cebulki, bo raczej chyba by mi zaczęły gnić. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłam. Znowu idzie atak kaszlu. Dobra, moi drodzy, chata ogarnięta. Jak widać, moja foka śpi, ale ona jaka wielka. Aż musiałam wstać i zobaczyć, czy ty faktycznie taka wielka jesteś. Nie jesteś, tak się pani brzydko ujęła. Śpi sobie, śpi, moja perełka, bo ty już spała, się pani obudziła. Tak, przestraszyła się. Ona ostatnio taka strachliwa jest. Jak zasypia sobie w dzień, otworzy balkon, to się budzi. Teraz, widzicie, zaczęłam nagrywać, od razu się budzi i bęben nastawia, tak? Do głasków. Do głasków. Moje głaski. Także idziemy. Dobranoc. Do jutra. Albo do zobaczenia za kilka dni. Pa, pa! It's not the truth.